I my, proszę Państwa, dziękujemy. Ja wiem, tak samo jak i Państwo, że oczywiście szanse na awans polska reprezentacja w dalszym ciągu ma. Chwilę podsumujmy to, co żeśmy wspólnie przeżywali. Otóż szanse na awans mamy, to wszystko zależy jeszcze od wyniku pozostałych spotkań, tych, które przed polską reprezentacją. To rzecz pierwsza. Druga. Taylor po remisowym meczu 29 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie z tego meczu remisowego wyciągnął zdecydowane wnioski, które zrealizował, jeśli chodzi o zmiany w składzie personalnym. Myślę, że tych zmian personalnych musi dokonać Andrzej Strejlał, jeśli chodzi o linie obronne polskiej reprezentacji, bo tak beznadziejnie grającej linii defensywnej dawno nie widziałem. Gdy gościłem naszych reprezentantów podczas ostatniego wydania Sportowej Niedzieli, wtedy rzeczywiście byli pełni optymizmu i chyba nam wszystkim ten optymizm się udzielił. Ale tego optymizmu nie zaprezentowali dziś na boisku. Zabrakło przede wszystkim tej polskiej woli walki, którą nasi zaprezentowali choćby w spotkaniu w Chorzowie. Szanse jeszcze są, ale są również i potrzebne zmiany personalne, a także zgoła odmienna gra z zaangażowaniem takim jak podczas spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie, choćby w wyjazdowym meczu 22 z Norwegią, kiedy to grać będzie polska reprezentacja. Popatrzmy, jak przedstawia się sytuacja w tabeli, naszej tabeli, czyli w grupie drugiej. Na pierwszym miejscu Norwegowie, którzy już prawie są w finałach. Na drugim miejscu drużyna angielska, na trzecim Holandia, na czwartym zespół Polski, na piątym Turcja i na szóstym drużyna San Marino. Najbliższe spotkania to wyjazdowy mecz polskiej reprezentacji z Norwegią, a także San Marino podejmować będzie u siebie Holandię. Proszę Państwa, kilka rezultatów z innych zakończeń.